Marcin Filipczak, jesteśmy na gali Babylon MMA 21, ale nie o gali Babylon 21 chciałem rozmawiać, ale zapytam Cię tak, bo dzisiaj debiutował Bartek Wydra, byłeś z nim. No tak, przyjechałem kibicować Bartkowi Wydrze i stałem u niego na ryzyku. Jak w ogóle oceniasz debiut kickboksera w zawodowym MMA, znaczy w półzawodowym MMA? Nie, bardzo fajnie zawalczył, tak stójka, widać było, że ta stójka mu leży, że ta stójka wchodzi, ciosy wchodziły. Przeciwnik był podłączony już w pierwszej rundzie, tak, no ale jednak zabrakło trochę tego doświadczenia i jeszcze tego bycia klatkowego w MMA. No to jest chyba kluczowy element, bo jednak doświadczenie z walką on ma, tak, z zawodowych. No ale jednak kickboxing MMA się różni, tak, tu jednak pół kroku za blisko i można zostać obalonym, no i przeciwnik później to wykorzystywał. Słuchaj, minął już chyba około ponad miesiąc od czasu, kiedy walczyłeś z Rafałem Kijańczukiem. Jak w ogóle z perspektywy czasu w tej chwili oceniasz to wszystko, co się wydarzyło na gali FEN 33? No jedynie co mogę mieć, no to żal, że no, ten sędzia to jednak to przerwał, tak? To by nie było tej kontrowersji całej, by było wszystko, by było wiadomo, tak? Czy wygrałem, czy by z tego wyszedł, a tak to można sobie teraz gdybać i nigdy chyba nie dojdziemy do jakiegoś tam kompromisu, czy wygrałem, czy przegrałem, czy Rafał przegrał, czy ja Troszkę zamieszania, ale uporządkujemy to. Znaczy nie, no sytuacja, ty oglądałeś już ileś razy tą walkę w ogóle sam sobie, żeby gdzieś tam zobaczyć z innej zupełnie perspektywy, bo to trzymałeś Rafała, ale z innej perspektywy gdzieś tam zawsze inaczej na to się patrzy. Nie, znaczy tak patrzyłem, jak to wyglądało, tak, no ze swojej sztuki byłem zadowolony, widziałem tak, że to dobrze pracowałem, no później no niestety nie byłem przygotowany na Rafała Bola, nigdy nie widziałem, żeby kogoś obalał, więc nawet nie koncentrowałem się na tym, że on będzie szedł te zapasy, jednak mnie tym zaskoczył, dlatego mnie obalił, ale no wpadł głową, tak, no złapałem tą głowę, no kurczę, no mówię, no to jest takie gdybanie, ja naprawdę czułem, że to mam dobrze zapięte, no i teraz to można tak sobie gdybać, czy bym go udusił, czy nie. Jasne, dużo mówiło się na temat rewanżu. Jest potrzebny Wam ten rewanż? W tej chwili już na przykład od razu następna walka, rewanż, czy raczej może ten rewanż kiedyś się ziści, ale na razie każdy ma swoją drogę, każdy musi gdzieś coś udowodnić. Znaczy, no z tego co mi wiadomo, tak, Rafał za 2 lub 3 tygodnie walczy na armii. Ja też nie mam zamiaru czekać nie wiadomo jakiego czasu, też chcę może w okresie wakacyjnym stoczyć walkę, więc no jeżeli włodarze by chcieli tą sprawę zakończyć, jeżeli Rafał będzie chciał ją dokończyć, no to ja tej walki nie odmówię, no ale no też jakoś nie będę super dążył, żeby ta walka się odbyła, tak? Nie będę jakoś nawoływał do tej walki, ja jadę swoją ścieżką, idę do przodu i no i tak robię. Ty prywatnie już gdzieś z Rafałem porozmawialiście sobie, tak powiedzmy, już po wszystkim gdzieś, po prostu normalnie, jak normalni ludzie, oceniając sytuację w taki czy w inny sposób. Nie, znaczy nie chciałem jakoś tam do niego pisać, jeżeli się spotkamy gdzieś osobiście na jakiejś gali, czy gdzieś tam gdziekolwiek, no to na pewno pogadam z nim o tym. No i no co, no zresztą już po gali od razu porozmawialiśmy, tak, no to, kurczę, to nie nasza wina, nie moja, nie jego, no. No sędzia trochę zbyt pochopnie to zrobił, no ale no sędzia też się bał jego zdrowie, no i tak wyszło z tego wszystkiego. Jasne, to dobrze, że w ogóle wiesz, tak obiektywnie podchodzisz, tak, że gdzieś tam nie przesądzasz tej sprawy, bo internet widziałem, że się podzielił częściowo, jedni twierdzili, że tak, drudzy, że tak. Ja też jakby oceniając tą sytuację nie jestem autorytatywnie absolutnie w stanie stwierdzić, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Była decyzja sędziego, myślę, że tak naprawdę to tylko Rafał może wiedzieć, w jakim był w sytuacji tam na dole, no to jest taka moja ocena, tak. Znaczy, no tak jak mówimy, tak jak pan mówi, tak. Rafał wie, czy był duszony, czy nie był, czy był odpłynął, czy by nie odpłynął, tak? No jeżeli on mówi, żeby nie odpłynął, no to staram mu się zaufać, tak? Mam nadzieję, że nie okłamuje i że mówi, że on był pełen świadomości, że on chciał to przetrzymać, tak? Ja wiem, że bym to go dusił, czułem, że to jest na krtani, mam swoje przedramię na jego krtani, no i dusiłbym, dopóki by nie odpłynął, dopóki sędzia by się nie przerwał. No, a że sędzia przerwał to parę sekund za wcześnie, no to niestety tak z tego wyszło, no jak wyszło, no. Marcin, no ale czujesz też tak, że wzbudziłeś zainteresowanie, bo to już nie jest tak, to są walki, wygrywa się walki, ktoś powie, o wygrał, wiadomo, wygrał na punkty, wygrał przez coś tam, ta walka przeszłaby bez echa, ta walka tak naprawdę w pewien sposób zbudowała i twoją popularność i też popularność Rafała gdzieś tam wzrosła, chociaż on chyba na popularność tam nie musiał narzekać, bo te jego 8 zwycięstw w ciągu roku, w 2018 roku zrobiło ogromne wrażenie, więc gdzieś tutaj miał tą popularność, natomiast tak naprawdę ludzie zainteresowali się waszymi postaciami. To czujesz, że tak jest? Znaczy na pewno tak, dużo osób pisało o mnie, dużo serwerów, dużo mediów, no było głośno, tak, przez tą kontrowersję.
tak jak mówiłem przed walką, Rafał jest moją szansą do trampoliną, do odbicia się, tak jak chciałem z nim wygrać przed czasem, chciałem pokazać, że już chcę być w tym topie w Polsce. No i kurczę, no ale no, jak tak wyszło, no i tak się stał moją trampoliną, no ale nie tak jak chciałem, można powiedzieć. Jasne, teraz tak, propozycja ze strony Fenu jakaś była na przykład, żebyś walczył już teraz na 34, żebyś dołączył powiedzmy do tej rywalizacji, która jest, bo wiadomo, mistrzem jest Marcin Wójcik, potem są kolejni jakby pretendenci, Adam Kowalski, który już miał swoją szansę, natomiast jeszcze jest Kulkinio oczywiście, mówię o Wojciechu Januszu, są inni zawodnicy, którzy też czekają i chcieliby walczyć. Ty z kimś konkretnie chciałbyś walczyć? Znaczy, no ja chcę mieć rywala wyżej, który jest ode mnie, tak? Z tego co wiadomo, Wojtek Janusz ma walkę 5 lipca, walkę wieczorną na Sabatle, tak? Tam z jakimś Brazylijczykiem najprawdopodobniej. Marcin Łazarz bije się z Marcinem Wójcikiem. No i jedynie Adam Kowalski jest przed nim, tak? Jeżeli organizacja wyznaczy mi go jako przeciwnika na którąś z najbliższych, ale no to ja jestem gotowy, biorę go i walczę. Bierzesz już rywala na tym poziomie, bo Adam stoczył jedną z najlepszych walk, mówię, z Wojciechem Januszem w 2019 roku, tak? W 2020 roku, to była jedna z najlepszych walk tego roku, a na pewno jedna z najlepszych w półciężkiej wadze, jeśli nie najlepsza, tak? Znaczy, no już mam 29 lat zaraz, tak? No to jak, kiedy jak nie teraz? Wiadomo, że może z wiekiem to wszystko przyjdzie, no ale czuję, że jestem na fali wznoszącej, czuję, że mi idzie to dobrze, czuję progres, więc no chcę iść do przodu, chcę to wykorzystać. Jak w tej chwili wyglądają twój codzienny dzień, treningi, jak to w tej chwili sobie uporządkowałeś? Masz tylko i wyłącznie taki komfort, że możesz skoncentrować się na treningach? No jeszcze takiego do tej pory nie miałem, jednak teraz mój sponsor, który mnie wspierał od wielu walk, stanie się z moim sponsorem takim strategicznym. Włożę tak naprawdę pieniądze, żebym mógł się zająć tylko tym MMA. No i resztę tych firm, które mnie wspierał, dołożę do tego pieniądze, żebym mógł już odciąć się od pracy i się skupić głównie na MMA. Ty się skupiasz głównie na przykład na takich zawodnikach z UFC? Na kim się wzorujesz w ogóle? Znaczy takim moim idolem, ikoną zawsze była Alistair Overeem. Dzięki niemu tak naprawdę zacząłem trenować. No i tak może, no. Wiadomo, on już ma może najlepsze czasy za sobą, ale zawsze jest takim, zawsze na niego patrzę i no, chciałbym chociaż część tego zdobyć, to są. Odszedł z UFC, jest luka, więc może akurat jest możliwość gdzieś tam za jakiś czas skoczenia. Myślisz o tym? Na walkę z Alistarem? Nie, mówię nie o walce, mówię tylko o UFC. Tak, a do UFC? No, mój niedoszły Łukasz Sudolski, tak, który mnie pokonał, teraz będzie miał szansę udziału w tym, Dana White Contender. Super, tak, cieszę się, kibicuję mu. Lecz jednak nie powiem, bo ucieka przed Daną, tak z żartem. Uciekł do UFC przed tobą. Ucieka przed Daną do UFC. A mam obiecaną tej walkę, bo się spotkaliśmy przed, on miał mieć walkę w Warszawie na Babilonie, ja miałem mieć walkę na Warszawie na Fenie. Obiecaliśmy sobie, że jeżeli on zdobędzie pas Babilonu, ja zdobędzie pas Fenu, to będziemy organizatorom truć głowę, że chcemy, żeby ten rewanż się odbył. Tak, ja wtedy nie miałem okresu przygotowawczego, byłem młodym, niedoświadczonym zawodnikiem. No i chciałbym po prostu się tak czysto sportowo zrewanżować. Fajna sprawa, dziękuję bardzo Ci za wywiad, cieszę się, że jesteś w dobrym zdrowiu, no i czekam na kolejny Twój występ, bo nie ma co ukrywać, jesteś jednym z odkryć tego roku. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dzięki. Cześć, wiesz co?